Witam was w nowym zagrajmy, jakie będzie z gry Singularity. O, ja dobrze to wypowiedziałem. Gra wydana bodajże w 2010 roku. Już nie mam pewności. Niestety nie mam pudełka tego z gry, tylko mam z jakiegoś pewnie od chyba Cenegi. Chociaż nie mam pewności, zaraz sobie zobaczymy, otworzę pudełko. Nie, to od Empika mam, jakieś Best of FPS, coś takiego, jakieś wydanie i niestety nie jest podane dokładnie kiedy gra powstała czy coś. No, no nic, gra Singularity była dość dla mnie, cóż, nowością, że tak powiem. O, mogę kontynuować swoją grę, gdzie grałem wersję GOG, już wam tłumaczę. Otóż tak, wersja GOG jest tylko w wersji angielskiej, a w grze, z tego co widziałem, nie ma opcji napisów, niestety. Nie ma żadnych opcji napisów, jest tylko sam dźwięk. Po prostu jest mowa, znajduje się jakieś tam teksty, które są napisane, no i niestety nie ma żadnych opcji włączenia napisów, bo tak to bym ściągnął napisy jakieś tam spłoszczenie czy coś, nawet może chyba w Gaupiki. Ze spłoszczonej wersji, ale niestety no cóż, jest tylko całość, a nie chciałem się bawić w wersji GOG, żeby wiecie, wklejać tam polskie rzeczy i tak dalej. Także więc no cóż, będziemy rozpoczynać naszą grę z Singularity. To taki na razie wstęp. No w sumie już dużo dość przeszedłem tej gry, widzę. Taki fajny wskaźnik jest, ile się gry przeszło. No dobra, my rozpoczniemy nową grę. No w sumie to na Nomany dostaje się w pierdzie w jednym momencie. Na czym by to zagrać? A na łatwym zagramy. Nie chcę mi się męczyć. ...1945. Związek Radziecki poszerza swoje wpływy polityczne i rozwija potęgę militarną. Sowiecka Rosja zajmuje dominującą pozycję i ma wpływ na losy świata. Jednak to Stany Zjednoczone odkryły tajemnicę broni atomowej. Truman ogłasza, że musimy przejąć kontrolę nad arsenałem atomowym. Flagi wolności powiewają na całym świecie. Ta przewaga nie będzie trwała długo. Stalin rozpoczął pracę nad własnym planem. Poszukując uranu na małej wyspie położonej na południowy wschód od wybrzeży Związku Radzieckiego, rosyjscy inżynierowie odkrywają E-99, potężne, dotąd nieznane źródło energii. Stalin, przeczuwając możliwość zdobycia dominującej pozycji, przydziela nieograniczone fundusze na badanie nowo odkrytej substancji. Dyrektor projektu, Wiktor Barisow, zakłada stację badawczą na wyspie Katorga 12. Za swoje przełomowe odkrycia otrzymuje order Lenina. Nikita Chruszczow, następca Stalina, przyspiesza program, naciskając na Barisowa, aby ten rozpoczął eksperymenty w terenie. Okazuje się, że E-99 jest nie tylko potężnym źródłem energii, jest również substancją łatwopalną. Z katastrofy nikt nie ocalał. Moskwa zamyka stację, wymazując wyspę z mapy. 2010. Czujniki amerykańskiego satelity szpiegowskiego zostają oślepione potężnym promieniowaniem. Pentagon, obawiając się kolejnego Czarnobyla i nieufnie traktując działania Moskwy, wysyła misję zwiadowczą na Katorgę 12. No. Tak oto się rozpoczyna gra. Spartan to Tytan. Wlatujesz w rosyjską przestrzeń powietrzną. Zachowaj ostrożność. Zrozumiałem, Tytan. Utrzymuję bieżący wektor. Czas do celu bliższy. Góra musi być nieźle przestraszona, skoro rysuje międzynarodowy skandal. Właśnie nie wiem, czy będziecie słuchać te postacie, bo niestety dźwięk nie ma podziału dźwięku na przykład głośność mowy, tylko widzicie z ogółem. To jest wszystko w teście robione. No to... Według wywiadu, ta wyspa została opuszczona ponad 50 lat temu. A jednak wiesz, jak to jest z wywiadem wojskowym. Zachowaj czujność. Spartan, utrzymujcie prędkość i kurs. Zrozumiałem, Tytan.
to? Tak, widziałem. Siep, który zewiał bardzo szybko. Spartan 2-1, Sparta 2-1. Czujniki wskazują duży wzrost promieniowania w waszym obszarze. Nawet w oryginalnej wersji tutaj było wszystko zagłuszane przez eksplozję, przez muzykę, niektóre mowy, trochę nie wyszło tutaj. Ale co tam, gra jest świetna, muszę wam przyznać. Chyba ją kupowałem za 50 zł. Jak grałem, to się nieźle bawiłem. Pamiętam, że oglądałem u Witcha Evena Zagrajmy z tej gry. Chyba nawet dwa razy oglądałem to Zagrajmy. Za pierwszym razem trochę było tam. Sporo mięsa dawał, a za drugim razem chyba robi też na spokojnie. I też mi się fajnie bawiłem. Znaczy fajnie mi się oglądało, no nie? Jak widzicie, cały helikopter nawet zadzewiał. Takie fajne efekty tutaj były w tej grze. No cóż, gra trochę może nie zyskała jakiegoś wielkiego rozgłosu, ponieważ miała jeden problem. Gra wykorzystuje Unreal Engine, tylko niestety dość twórcy opłakanym stanie go użyli. O, mamy notatkę. I właśnie specjalnie też zainstalowałem to rozproszenie, ponieważ ono lepiej czytelnie są napisy z tego względu. Znaczy grę polską instalowałem, o to mi chodziło. Napisy są lepiej napisane. Oryginalne one może ładnie wyglądały, tylko czasami bywało tak, że ciężko było mi rozczytać niektóre słowa. Na przykład jak była jakaś tam karteczka i na przykład jakieś tam słowo było robione tak specjalnie, że na przykład nie wiem, dość za dużo coś tuszu. Tak jakby nie wiem, ktoś pisał piłę i trochę za dużo tuszu mu wyleciało. O, mamy Steampaka. Powinni zostać Steampaka, nie Steampaka. Tutaj Tytan 1. Jak wygląda sytuacja, kapitanie? Zaliczyliśmy trafienie. Śmigłowiec został zestrzelony. Rozproszyliśmy się. Nie wiem, ilu jest martwych. Odbiór! Według wskazań satelity jesteście około 30 km na południe od wieży radiowej. Doprowadź tam swój zespół, kapitanie. Zabieramy was. Zrozumiałem. Spartan, jeśli mnie słyszycie, zmieńcie kanał na TAK 3. Spotkamy się w punkcie zbornym. Okej, okay, weźmy sobie pakiet apteczek. No gra trochę taki ma system jakby trochę, no powiedzmy, z Bioshocka, ponieważ możemy kolekcjonować apteczki i używać kiedy chcemy. Co mi się to strasznie podobało w tej grze, że tak mogliśmy, no, że możemy sobie zbierać jakieś tam apteczek. O, tutaj mamy dość... Głowę Stalina mamy. No i sierp i młot komuny. Jakiej... O, Joseph Stalin. Tutaj coś mamy. W laboratoriach badawczych prowadzone są eksperymenty z zastosowaniem E99. No i tutaj mamy coś takiego za jakby propagandę też, można powiedzieć, z Fallouta. Życie na katodze 12. To mi się strasznie też podobało. Nie mam rosyjskiej edukacji, to ja. Obecność tak wielu żołnierzy na 14-12 jest bardzo ważna. To dzięki nim jesteśmy bezpieczni. Siła
no i się tutaj coś spaliło. Takie fajne stawki były, mi się to strasznie podobało. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Otwórz nagranie. Coraz rzadziej na katorze 12 pojawiają się nowi naukowcy i technicy. Podobno doktor Barisow ma zostać dyrektorem ośrodka. Jednak wątpię, żeby Moskwa mu zaufała. Gdyby tylko doktor Dymiczew nie zginął w pożarze. Okej, mieliśmy mowę o jakimś Dymiczewie. Tu mam kolejną notatkę, tu możecie sobie poczytać. Zatrzymacie sobie i poczytacie. Dobra, odcinki będą w sumie wyjść samitowe, tylko ten specjalnie będzie długi. Jeśli jakimś cudem udało wam się przeżyć i słyszycie mnie, to udajcie się do wieży radiowej, którą mijaliśmy zanim nas trafili. Stamtąd zabierze nas zespół ratunkowy. Naprzód! Okej. Dobra, naciśnij się pięć. Środkowy przycisk myszki, żeby rozwalić coś z noża. Na pomoc! Na pomoc! Na miłość boską, wypuśćcie mnie! No, i takie będą właśnie anomalie czasowe. Co też jest takim fajnym efektem. Zresztą mi się to podobało, jak to grałem. Początek takiej gry jest taki, jakby miał się gra być jakimś horrorem czy coś, ale to będzie zwykły FPS. Ale początek ma taki właśnie tak pod jakiś horror czy coś. A niedługo zobaczycie, o co mi chodzi. O. Kolejna eksplozja. I jesteśmy w 55 roku. Doszło do pożaru. Wow, wybuch. Gra może tak przycinać. Teraz odpalono na Windows 10, niestety nie ma problemy. Yo. Niestety niektóre głosy są może kiepsko nagrane. Albo taki jakiś dziwny aktor. Nie mogę chodzić, musisz mi pomóc. Mają trochę dość tutaj dziwne takie głosy niektóre postacie. Ale ja podziwiam naszych rodaków, że oni jak chodzi o jakby mieli robić dubbing rosyjski, znaczy dubbing taki, że niby pseudo Rosjanie czy coś, to oni potrafią. Fajnie to tak mówić. No nie pozwól Dymiczew, co? Nieważne. Poza tym, skąd znasz moje nazwisko? Wow. Chyba musimy kucnąć. Idziemy tędy. Wiem, że sytuacja wstać. O kurde. Ktoś się spłonął. Tędy? Nope! Tędy. No, już. Zróbcie miejsce, mam jednego. Miejsce. Potrzebuję tlenu. Dobry Boże, doktorze Dymiczew, wszystko w porządku? Nic mi nie jest, doktorze Barisow. Jak się nazywasz, przyjacielu? Ha? I nagle mam Nikolaj Dymiczew. Nie ma głowy Stalina, tym razem jest pomnik jakiegoś człowieka. Okej. I sobie coś zmieniło? Tak, bo nie ma tutaj już tej do odsłuchania wiadomości, że Dymiczew zginął. To się coś zmieniło? Nie, to samo, dobra. O. No i w sumie to było nagranie, nie wiem czy go słyszeliście, ale facet w tym nagraniu co tutaj było, to facet mówił, że niedługo będą musieli zamknąć wszelkie badania i tak dalej. Kurde, to pięknie wygląda. Ten deszcz, to te flagi komunistyczne, kurde, ten klimat taki jakby komuny prawie. A dobra, wracając, to tutaj
na tej tutaj naganie było, że będą musieli zamknąć projekt, bo Demichev zginął. A tutaj mamy naganie, gdzie nagle przybywa więcej naukowców, specjalistów i ten. I że wszystko to dzięki Demichevowi i jakiejś osobie, która go ratowała, czyli my. Okej. Okay. Technologia E99. To służy jako nam waluta. Za pomocą tej waluty możemy kupować amunicję, ulepszenia postaci. I jak nam będzie się chciało zbierać chyba 5000 tych jednostek tej technologii, to będziemy mogli nawet kupić ulepszenie. Gdzie będziemy mogli na przykład ulepszać broń za kasę. Bo tak to musimy zbierać takie jakby... skrzynki? Czy coś tak, że tak powiem? Takie specjalne jakieś tam skrzyneczki? Nie wiem jak to nazwać. Powiedzmy, że skrzyneczki. Okej, okay. Tutaj było naganie, że jakaś osobliwość wybuchła. Tylko nie wiem, czy wy słyszycie to, bo ja niestety wszystko robię w biegu. Okej, okay, może teraz będzie okej. Okay. Nie jestem pewien. Może być, że nadal zapuszczam, bo mi się słychać. Tu Tytan 1, odbiór! Do cholery, niech ktoś się odezwie! Niech ktoś się odezwie i powie, co się tutaj dzieje! Zaczynam się niepokoić! To podpada pod sekcję 8, do cholery! Dobra, weź się w garść. Trzymaj się rozkazów. Idź do wieży radiowej. No, Devin coraz bardziej wystraszony jest. O, tutaj będą też takie wstawki trochę smutne. Co jest tutaj? Kasa. Bardzo dobrze. Mamy 240 ogółem. Tu mam notatkę. Jakąś. No tutaj notatka była o tym, że dziecko się źle zachowywało. Tutaj coś. No tutaj kolejna rzecz mamy napisana. Że żona, bo faceta źle się zaczęła zachowywać. Musimy zamknąć. Kurwa, śmiech i jakaś piłeczka spada. To takie właśnie budowanie horroru prawie wręcz. Ciekawy bagaż. Ale spoko. Posłuchajmy tego nagrania. Jeśli ktoś znajdzie to nagranie, proszę. Nasze dzieci ukrywają się w pokoju na samej górze. Mają niewielki zapas jedzenia i wody. Same sobie nie poradzą, proszę. One są przerażone. No te odgłosy tutaj tego krzyku były lepsze niż w angielskiej wersji. Tutaj coś mamy. Boże, jakiś skrzek słyszałem, ja pierdzielę. Niestety na sam głos się nie dostaniemy. Miałem coś na plecach, mamusia głośno krzyczała. Napisał Max. Max. To jest bardzo dzieckie imię. Wow, co to było? Nic. Co tutaj mamy? Krafteczka. Weźmy centuriona. Centurion. Amunicja. Strzelmy tutaj. Okej, okay, widzieliśmy jakieś światło. Patła? Walka? Jaki dziś piękny dzień! Chodźmy na dwór i pobawmy się! Pada! I nie jest piękny dzień. Okej, okay, kucimy. Wow! Ty śmieciu! Spadaj ode mnie. Co to kurwa jest? Może jak ja za pierwszy raz zagrałem, to aż mi... Tak to, że chyba myszką aż wano, ja za pierwszym raz grałem. Kurde, to było dobre. Mimo, że to nawet byłem chyba po obejrzeniu, zagrajmy u Witcha i Vena, to i tak się bałem. Ech, dobra.
ale to straszy. No w sumie jak ja po dość długim okresie nie grania w tą grę, zacząłem grać w edycję Gokto i też się tak wystraszyłem trochę tego. Ale okej. Może zacznijmy się skupiać tutaj na poszukiwaniach. Bo Exploring też jest tutaj taki niewielki może, bo gra jest trochę liniowa, ale może zawsze coś znaleźć. Zawsze jakaś kasa. Ale śmietniki, znaczy kontenery też warto przeszukiwać, żeby znaleźć kasę. O, mam tutaj tego stwora kolejnego. Tylko niestety muszę przyciąć klawisz. Taki minus gry. O, dostaniesz tu. Dostaniesz pysk. O, rączkę ci urwałem. Chodź. Kurde, spudowałem. Dostaniesz pysk. Dla bezpieczeństwa jeszcze ci szczerze w łeb, żeby uciąć ci go. Okej, przodujmy, weźmy naboje, lecimy dalej. Dość śmieszno nawołem. Było tu takie zwłoki. Flaki wszędzie. Tytan 1, jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O, do jasnej! No, chyba napotkałeś to samo. O, kauza. Ej, można kręcić się. Jej! Ale zabawa. Taka kauza, kurde mać. Fajnie wygląda. A tak, oczywiście, że też możemy biegać. Oczywiście trochę mamy imitowany ten bieg. Coś mnie tam zacinało, nie wiem co. Dobra, chodźmy do szkoły radzieckiej. Czemu nie? Hej. Taki klimat, kurde, taki straszny się buduje tu. Nie wiem, czy słyszycie, ale tutaj ta dziecko taka, nie, dziewczynka się śmiała tutaj. Niestety kłódki możemy tylko przestrzelić. Goddammit. No i mamy już cały limit, 5 apteczek. Niestety potwór był tu prawdziwy, ale wow! Jak mi się go udało ściąć! Boże, no mały musiałem dwa naboje zawsze tracić na nich. No ale to chyba minus tego, że gra ma... że gra jest na silniku Unreal'a, bo niestety sporo gier na silniku Unreal'a ma trochę dziwne poziomy trudności. Mimo, że tutaj twórcy chcieli zrobić łatwy poziom gry. Mamy tutaj notatkę. Od doktora E99. No. Myjcie ręce. No takie smutne nagranie. No w angielskiej wersji tak bardziej dziewczynka tutaj mówiła, tutaj zaś mam jakby trochę dorosłą kobietę. Bo tutaj takie szkoła, powiedzmy, że takie no... szkoła podstawowa w sumie bardziej tutaj jest. O, kolejna technologia, kolejna notatka. To sobie przeczytacie. Dobra. Jest dzwonek, działa. Napisane. Mikrofon nic nam nie powie. Okej, to chyba wszystko tu. Co jeszcze tu pozwiedzajmy? Czemu nie? Zawsze coś może znajdziemy. Jakąś notatkę. Proszę bardzo. Tak, jakiś wzmacniacz. No bardzo bezpieczne to chyba było robić testy na dzieciach. Kurwiś łamać. No niestety tam nie wejdziemy, jest. Tutaj jakieś G wystaje. Hm? Jakaś... O, cześć! Rączkę ci uwałem. Długą rączkę ci uwałem. To z baniaka byś mnie ta zbił. Wow.
No, no ma więcej naboi trzeba zmanować i w sumie rzadko co można ubać im kończynę. Szafeczka, kolejna technologia, kolejna kasa, kolejne rzeczy, steampack się przyda, nie będę malował wyteczki. Tu szczemy. A, tutaj takie wyjście. No dobra. Mamy spoko. O, notatkę mamy. Ktoś mógł się mnie tu zostawić. Pan Mozo. Okej. Okay. Ktoś zachorował. I wątpię, żeby był w dobrym stanie. Tu jakiś był syk cichy. O nie, zbliżamy się dość do popalanej rzeczy jednej. Doktor Domiczew powiedział nam, że wyposażenie, które instalują w szkole, jest całkowicie bezpieczne. Mimo to jestem zaniepokojona. Mój przyjaciel z laboratorium prowadzący testy na zwierzętach twierdzi, że E99 wywołuje mutacje. Dlaczego narażają nasze dzieci? No jak słyszeliście, E99 powoduje mutacje. No w sumie nie dziwota. I tu będzie jakaś scena, kurwa. Dzieci, schowajcie się pod skałami. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. To wszystko będzie dobrze, widzimy masę tupych takich szkieletów dziecięcych, ja pierdolę. O kurwa. To dopiero było coś. Taki smutny klimat i taki bardziej w sumie jakby horror czy coś. Można powiedzieć. Mógłby być taki horror, kurwa. Zabawać z czasem. No tutaj mamy coś do obejrzenia, czyli w sumie na zakończenie odcinka. Obejrzymy propagandę! To jest nasz dobry przyjaciel, doktor E99. Pomoże nam walczyć z rosnącym zagrożeniem ze strony Stanów Zjednoczonych. Ameryka stworzyła bombę. Jest to potężna broń, która do tej pory została użyta dwukrotnie. Posiadamy znacznie lepszą broń. Taka tam propaganda trochę. Okej. Także więc ja to będę kończył odcinek, także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.